7:09. Twój początek dnia. Andrzej Kochut, amerykanista, autor podcastu Po amerykańsku i książki Ameryka Dom Podzielony, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki sygnał wysłał do Rosji Joe Biden i wizytą w Kijowie, a później tym przemówieniem w Warszawie? Przede wszystkim taki, że Ameryka nie zamierza rezygnować ze swojej pomocy dla Kijowa i dla walczącej Ukrainy, że ten rok niczego w tej kwestii nie zmienił, że jeżeli strategia rosyjska polega na tym, by czekać, aż na Zachodzie dojdzie do zmęczenia tym konfliktem i pewnego odpuszczenia sobie sprawy Ukrainy, to na ten moment długo przyjdzie jeszcze poczekać. Joe Biden pokazał też, że doskonale rozumie, kto znajduje się po drugiej stronie i jakim językiem trzeba rozmawiać z tą drugą stroną, zarówno werbalnie, kiedy wczoraj w ogrodach Zamku Królewskiego mówił o tym, że autokraci rozumieją tylko jedno słowo i jest to słowo nie, ale również w takiej warstwie symbolicznej Joe Biden pokazał, że rozumie, w jaki sposób należy postępować z dyktatorami, z autokratycznymi reżimami, posługując się ich własnym językiem, językiem siły, językiem upokorzenia, bo takim upokorzeniem niewątpliwie dla Rosji była wizyta Joe Bidena w Kijowie, wizyta niezapowiedziana, wizyta w rok po tym, jak Putin rozpoczął tą rzekomo kilkudniową, krótką operację specjalną na Ukrainie, która miała się zakończyć, jak to Putin mówił, 24 lutego, denazyfikacją Ukrainy, czyli zmianą władzy w Kijowie. Tymczasem ta władza się nie zmieniła. To prezydent Wołodymyr Zełenski dziś, czy kilka dni temu, zaprosił Joe Bidena do Kijowa. Razem przechadzali się ulicami tego miasta, podczas gdy Władimirowi Putinowi defilowanie po Kijowie na pewno nie wydaje się bliską perspektywą, jeżeli w ogóle kiedykolwiek do tego dojdzie. Pojawiają się takie głosy, że ta wizyta w Kijowie to jest wizyta historyczna. Zgadza się pan z tym, że pasują tu te największe słowa? Ja, jeżeli chodzi o określenie historyczne, wolę być ostrożny, ponieważ to, czy coś jest historyczne, czy nie, jak sama nazwa wskazuje, ocenia historia i ocenia to z większej perspektywy czasowej. Natomiast myśląc o tej wizycie Joe Bidena w Kijowie, zgadzam się, że jest to w pewnym sensie wydarzenie definiujące przynajmniej ten dotychczasowy czas trwania tego konfliktu, ten ostatni rok, i jedno z takich wydarzeń symbolicznych, które na pewno nie zostanie zapamiętane, podobne do tego uderzenia chociażby w most krymski, do tej ofensywy pod Charkowem, do tych momentów, które nie tylko w wymiarze militarnym, ale czasami właśnie w takim wymiarze symbolicznym, jak na przykład na Wyspie Węży, o, to jest być może taki incydent, który też tu można przywołać, dawały Ukrainie nadzieję na to, że ten konflikt z Rosją można wygrać, na to, że warto Rosji ten opór stawiać. I ta wizyta amerykańskiego prezydenta w Kijowie, mam wrażenie, że dostarczyła podobnego entuzjazmu, że w takiej warstwie właśnie symbolicznej, warstwie przekazu wizualnego, jest to wyjątkowo mocny sygnał. Wyspa Węża, ale bez przywoływania słów, które wtedy zostały skierowane do Rosjan. Jakie jest najważniejsze przesłanie wczorajszego przemówienia amerykańskiego prezydenta? Bo niektórzy byli rozczarowani, o tym rozczarowaniu między innymi na Twitterze pan napisał, że to tak zazwyczaj jest w Polsce. Mam wrażenie, że tak, że to jest cykl, w który wpadamy raz po raz przy okazji wizyt amerykańskich prezydentów. Najpierw spodziewamy się po tych przemówieniach nie wiadomo jakich obietnic, nie wiadomo jakich deklaracji, nie wiadomo jakich nowych elementów tego wsparcia, takich bardzo konkretnych. Później przeżywamy rozczarowanie, dlaczego nic z tego się nie wydarzyło. Moim zdaniem to wczorajsze przemówienie było przemówieniem dobrym, było przemówieniem mocnym. Joe Biden zawarł tam tą najważniejszą, wydaje się, dzisiaj myśl, tym słowem przewodnim, można powiedzieć, do którego regularnie wracał, była wolność oraz wybór, że mówił o tym, że ten czas, który teraz przed nami stoi, to jest czas wyboru, to jest czas wyboru tego, w jakiej przyszłości chcemy żyć, to jest czas wyboru pomiędzy demokracją, autokracją, wolnością, a niewolą. I ten przekaz miał przypomnieć również sojusznikom w ramach NATO, państwom wschodniej flanki NATO, ile w ogóle trzeba im to przypominać, jak duża jest stawka tego konfliktu i że może to być konflikt długotrwały, że to nie jest kwestia, którą można rozwiązać w kilka tygodni, kilka miesięcy czy nawet rok. Ten konflikt z Rosją być może
już nie toczący się jako walka zbrojna, ale pewnego rodzaju zamrożona wojna może trwać nawet wiele, wiele lat i na to Joe Biden również sojuszników w ramach NATO przygotowywał. Czy po 24 lutego 2022 roku wzrosło znaczenie Polski w oczach amerykańskich polityków i jeśli tak, to w jakim wymiarze? No przede wszystkim w wymiarze bezpieczeństwa i tak, oczywiście, że pozycja i znaczenie Polski wzrosło do 24 lutego, czy może należałoby się cofnąć jeszcze o kilka miesięcy wcześniej, bo oczywiście to zagrożenie ze strony Rosji narastało już kilka miesięcy wcześniej. Do tego momentu wydawało się, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych Europą słabnie, że ten ciężar amerykańskiej polityki zagranicznej jednoznacznie przesuwa się na Pacyfik i w związku z tym kwestie europejskie stają się w Waszyngtonie mniej ważne. Oczywiście towarzyszyło temu takie założenie, które zresztą Joe Biden prezentował na początku swojej prezydentury, że z Rosją da się utrzymywać pewną stabilną i przewidywalną relację, to zresztą są słowa samego Joe Bidena, że da się tą Rosję utrzymać w pewnych granicach, nawet przy tej świadomości, że jest to państwo autorytarne, jest to państwo uciekające się do przemocy również w tym wymiarze międzynarodowym. Natomiast no, to okazało się kompletną fikcją. 24 lutego Putin pokazał, że żadne konwencje i żadne zasady nie są dostatecznie trwałe, by nie mógł ich złamać. I w związku z tym nastąpiło też pewne przewartościowanie w amerykańskiej polityce, w amerykańskim postrzeganiu świata. Europa znowu stała się ważnym punktem na mapie i wraz z tym przewartościowaniem wzrosło znaczenie Polski jako państwa bezpośrednio przylegającego do tego terenu, gdzie toczy się konflikt, do państwa ukraińskiego, jako państwa, które nie waha się Ukrainie pomagać, zarówno w tym wymiarze militarnym, jak i w tym wymiarze humanitarnym, bo tym, do czego Amerykanie wracają wielokrotnie, wracał do tego też sam prezydent Joe Biden, i to jest ta ogromna pomoc dla uchodźców, jaką Polacy się wykazali, ale także właśnie jako partnera, dzięki któremu można tą pomoc dla Ukrainy, również tą amerykańską, realizować. Polska okazała się z perspektywy amerykańskiej partnerem wiarygodnym, partnerem, z którym można budować przyszłą strukturę bezpieczeństwa w Europie. Amerykanie to doceniają i tutaj chyba takim najwyraźniejszym tego dowodem jest fakt, że w ciągu niespełna roku dwukrotnie Joe Biden znalazł się w Warszawie. A czy w administracji Joe Bidena nie ma takich głosów, żeby w jakiś sposób dążyć do pokoju i negocjacji z Władimirem Putinem teraz? W administracji Joe Bidena z całą pewnością pojawiają się pytania o to, w jaki sposób ten konflikt można zakończyć. Były takie sygnały, że są wewnątrz administracji głosy, nazwijmy to bardziej gołębie, właśnie takie rozważające, czy nie należałoby szukać jakiegoś zamrożenia przynajmniej tego konfliktu. Natomiast najważniejszy tutaj jest przekaz i sygnał, który wysłał wczoraj sam prezydent Joe Biden, który stwierdził jasno, że wsparcie amerykańskie dla Ukrainy będzie trwało tak długo, jak to będzie konieczne, i takie też jasne wskazanie, jaki jest dzisiaj stosunek Stanów Zjednoczonych rządzonych przez Joe Bidena do putinowskiej Rosji. A więc akurat z perspektywy tej administracji myślę, że nikt o negocjacjach głośno mówił nie będzie. Zresztą sam Joe Biden i jego administracja wielokrotnie podkreślali, że wszelki sygnał do negocjacji oraz decyzję o negocjacjach musi podjąć Ukraina, to nie będzie wymuszane w żaden sposób przez Stany Zjednoczone. Natomiast no, takie głosy nie tylko wewnątrz administracji, ale w ogóle w amerykańskiej debacie publicznej są obecne. Słyszymy ze strony amerykańskich mediów, że przywódca Chin ma w najbliższych miesiącach złożyć oficjalną wizytę w Moskwie, czyli ta amerykańska rywalizacja z Chinami i z Rosją to nie są dwa oddzielne wycinki amerykańskiej polityki. Od dawna wydaje się to zupełnie jasne. Moi koledzy z Ośrodka Studiów Wschodnich określili to porozumienie, ten nieformalny sojusz, można nawet powiedzieć, pomiędzy Chinami a Rosją jako oś Pekin-Moskwa. I to jest taka dzisiejsza oś, która stara się kwestionować ten ład międzynarodowy, w którym funkcjonowaliśmy przez ostatnie dekady. To są dwa najpotężniejsze państwa, które starają się ten ład rewidować i łączy je wspólny cel, jakim jest wypchnięcie, ograniczenie obecności Stanów Zjednoczonych w tych regionach świata, które uważają za kluczowe,
Oczywiście dla Chin to Indo-Pacyfik, dla Rosji jest to Europa Środkowo-Wschodnia. Warto pamiętać, że nie tylko Ukraina, ponieważ to ultimatum, które Putin postawił w grudniu 2021 roku, dotyczyło w pewnym stopniu również państw wschodniej flanki NATO, w tym Polski. To jest dzisiaj zakres żądań, czy może zakres próby wywierania wpływu ze strony Moskwy. Republikanie mają inny pogląd na wspomaganie Ukrainy niż demokraci? To jest bardziej skomplikowane pytanie. Należałoby zadać pytanie, którzy republikanie, ponieważ w partii republikańskiej widzimy kilka postaw względem Ukrainy. Należy pamiętać, że od początku tego konfliktu republikanie wespół z demokratami wysyłają amerykańską pomoc na Ukrainę. To nie jest decyzja samych demokratów. Mieliśmy dosyć duży poziom tego ponadpartyjnego porozumienia, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Część czołowych republikanów wciąż bardzo jednoznacznie deklaruje, że Ukrainie należy pomagać w tej sytuacji, w jakiej się znalazła. No chociażby kilka dni temu mieliśmy wizytę w Monachium Mitcha McConnella, lidera senackiej większości, który mówił o tym w sposób bardzo jednoznaczny. Ale jednocześnie należy pamiętać, że jeżeli gdzieś szukać w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskiej polityce takich głosów, że być może należałoby ten konflikt zakończyć jak najszybciej, to rzeczywiście więcej tych głosów znajdziemy w partii republikańskiej. Kilka dni temu 10 kongresmenów republikańskich, często wiązanych w ogóle z Donaldem Trumpem, zdecydowało się wystosować taką rezolucję, przygotować projekt takiej rezolucji, która zakładałaby zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy tak szybko, jak to tylko możliwe. Sam Donald Trump zresztą też w podobnym tonie się wypowiada, również inne ważne postaci dzisiaj partii republikańskiej, jak chociażby Ron DeSantis, liczący się potencjalny, bo jeszcze wciąż nie ogłosił startu, kandydat w prawyborach republikańskich przed następnymi wyborami prezydenckimi, również wypowiadał się w takim tonie, że wyprawa Joe Bidena do Kijowa pokazuje, że prezydent bardzo troszczy się o kwestie granic gdzieś w odległej Europie, natomiast mniej troszczy się o granice Stanów Zjednoczonych, które jest przenikana przez imigrantów, to też pokazuje pewne nastawienie, przynajmniej w tej części partii republikańskiej. Amerykanista Andrzej Kochut był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.